Roman Pirat Kot. Tomasz Barakuda Wojciechowski. Marcin Dupa Belfion. Pupsia. I Klaudia Najeźdźka-Sulej. Oto on. I oczywiście kolejna pieśń Jacka Myśletowicza, bo myślę, że Jackowi się należy miejsce w naszym repertuarze, w innych repertuarach, w tym mieście i warto go wspominać, jeżeli chodzi o twórczość, na 100%. I jego, i nie tylko naszym zdaniem, jego najpiękniejszy utwór postaramy się nie zepsuć.
Dziękujemy. Zapraszamy na scenę Zbyszka Wojtaszka. Brawo! Klubowy dzwon jest używany w wyjątkowych okolicznościach, przy wyjątkowych okazjach. I właśnie za chwilkę Państwo będziecie świadkami, uczestniczyć będziecie w wiekopomnej chwili, bo Klub Żeglarski Korab po raz pierwszy w swoim 18 latach istnienia postanowił przyznać honorowe członkostwo swojego klubu tym właśnie dżentelmenom czterem, czyli hiszpańskim dziewczynom, które od 10 lat grają, śpiewają i przyjemniają. Klub również przyznał honorowe członkostwo pani Anecie Mazur, która zaprojektowała nasz logotyp, ten, który Państwo macie sposobność podziwiać. Nam się bardzo podoba. Jeśli Państwu się bardzo podoba, to bądźcie uprzejmi też krótki logotyp. Pani Mazur ze względu na okoliczności nie mogła uczestniczyć w dzisiejszym koncercie, dlatego też nie ma jej na scenie i nie proszę ją na scenę. Poproszę na scenę, aby pomógł mi dokonać aktu wręczenia honorowego członkostwa kapitana Matysiewicza Ryszarda. Proszę bardzo, panie kapitanie. My teraz właśnie dokonamy aktu wręczenia panu Romanowi Kotowi. Marcinowi Melchiorowi. Wojciechowi Winowi. I Tomaszowi Wojciechowskiemu. Honorowe członkostwo specjalnie nie zasłoni niesie, ale ze swojej strony, jeżeli moja strona i ich strona znajdziemy wspólny termin, to deklaruję rejs, nie wiem, pewnie weekendowy, bo to na dłużej trudno sobie zorganizować czas, rejs weekendowy nowym jachtem Phobos 25, który już ma swoją nazwę Siódemka, po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Także czytajcie wspólnego godziny. A to jest jakby taka strona duchowa, te tabliczki z napisami i dla honorowego członkostwa, a aby coś dla ciała, które może przekształcić się również w ducha, bo różne spożywamy płyny, które potrafią uduchowić również. Dlatego też przyjmijcie, koledzy, ten uduchowiający prezent jako wróżbę naszej współpracy na przyszłość.
mojej historii uczestniczenia. W mojej historii uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, jak też przez 8 lat organizatora wydarzeń kulturalnych, nie było koncertu, który nie zakończyłby się bisem. Dlatego też uczyliśmy starania, aby jeszcze pozostali na scenie, bo nie było tej najważniejszej szarty. Przypuszczam, że ona w bisie powinna się znaleźć, o której wiemy. Gdzie ta chemia przyjemna? Thank you.
księdza Kleja przyjdę ja. Gdzie ta twoja wymarzona sna? Gdzie te wszystkie sznurki posty ma? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta Kleja przyjdę ja? Twoja wymarzona sna. W każdej chwili płynę w taki les. Tylko gdzie to jest? No gdzie to Dziękujemy, dziękujemy. Rozumiemy, że mamy jeszcze coś zagrać, tak? Już to przygotowaliśmy wcześniej. Dobrze, na następne dziesięciolecie my będziemy... Nazwość! Też. I będziemy wręczać wam wszystkim honorowe członkowsko-hiszpańskich dziewczyn. Piosenka, której zapowiadasz nie trzeba, po prostu ją zaśpiewajmy. Dobra, w tym momencie, chyba że jeszcze nie rozmawiajcie. Jak do groźnej rzeki, precz kozacy pchnęli. Precz kozacy pchnęli 100 000 koni w twarz. I pokryły pola, i pokryły brzegi, setki porąbanych i poprzestrzelanych ciał. Miło bracia, miło, miło bracia żyć. Z naszym atamanem nie ma co się martwić nic. Miło bracia, miło, miło bracia żyć. Z naszym atamanem nie ma co się martwić nic. Ataman dobrze i wybiera mądrze. Szwadronami stoję, zapomnieli o mnie wnet. Ale szukał z naszym atamanem nie ma co się martwić nic. Miło bracia, miło, miło bracia żyć. Z naszym atamanem nie ma co się martwić nic. Ech ta pierwsza kula, ech ta pierwsza kula. Ech ta pierwsza kula, koń się o nią potknął sam. Ech ta druga kula, ech ta druga kula. Ech ta druga kula, co ją w sercu nosić mam. Miło bracia, miło, miło bracia żyć. Miło bracia, miło,
bracia, miło, miło bracia żyć. Z naszym atamanem nie ma co się martwić. Tutaj w Rodzyniu Ataman się bardzo dobrze przyjął. Przypomnę tylko, że przetłumaczył to Jan Kondrak na polski. Ten, który, to wersję, którą my śpiewamy. I oczywiście w jego miejsce w naszym repertuarze zawsze będzie. Kiedyś pytałem go o pozwolenie, czy możemy śpiewać bezkarnie jego piosenki. Oczywiście powiedział, że tak. Nic nie dodał, czyli chyba zgoda była taka bez żadnych warunków. Tak, to oczywiście z repertuaru Jana Kondraka, tym razem i słowa, i muzyka, piosenka samoautorem. Na mnie już porani,
wczoraj, zimna koszula obejmie całunem te chwile, co nas jak kocha. Na mnie już pora mi, słowo za ciasnem im, jest za obszernym im, karta znaczona. Możesz wierzyć, to złodejść już na lepszemu z twych żołnierzy. Miejsce w szyku znam, żołnierz mieszka w czasie przeszłym, gdy w swojej roli trwać. Na mnie już pora mi, słowo za ciasne mi, gest za obszerny. Nie ma takiego towarzystwa, które spotkawszy się nie musiałoby się rozstać i doszliśmy do takiego momentu, że przyjdzie nam się rozstać za chwilkę. Chciałem w Państwa obecności gorąco i serdecznie podziękować Radzieckiemu Ośrodkowi Kultury, jego dyrektorowi, a za jego pośrednictwem wszystkim pracownikom. Chciałem podziękować koledze Kuchciakowi za to, że tak pięknie tutaj oświetlenie robił. A tym z Państwa, którzy są zawiedzeni brakiem dzisiaj na scenie bożyczowego zespołu szantowego klubu Szczecińskiego Korab, pragnę Państwa przeprosić, ale jubileusz hiszpańskich dziewczyn wypadłby blado, gdybyśmy my się pojawili na scenie. Dlatego też jubilatom się należała sama obecność na scenie. Sądzę, że rok szybko upłynie, bo lata coraz szybciej upływają i za rok w podobnym klimacie, w podobnym składzie osobowym spotkamy się na kolejnych 19 urodzinach klubu Żydarskiego Kora. Dobranoc Państwu!